Oddam głos dzisiejszemu naszemu gościowi specjalnemu, panu bardzo Marcinowi Zaczyńskiemu. Chciałbym powitać tutaj zgromadzone osoby, zgromadzone gości. Witam pana Fedora Olszanskiego, dyrektora Wydziału Kultury i Skarbu Urzędu Miasta Zamościu. Witam pana Janusza Nowosada, dyrektora Zamojskiego Urzędu Kultury Zamościu. Pana Waldemara Leszczyńskiego, dyrektora Bursy Szkolnej nr 2 w Zamościu. Witam, widzę na pewno, widziałem na pewno pana Jakuba Żydowskiego, mojej strony Jakuba Żydowskiego, dyrektora Zamościu. Witam młodzież szkolną ze szkoły, tutaj Popiskiego, Popiskiej Szkoły imienia Dzieci Samoliszczyzny. Z opiekunami. Witam serdecznie. Witam młodzież szkolną ze szkoły nr 7. Witam oczywiście media, które nam towarzyszą, które o tej sprawie, ważnej sprawie dzisiejszego rozmowy będą ogłosiły nam tą informację. I oddam głos w tej chwili z pani doktor Bracie Kozaczyńskiej, która nam. Bo myślę, że tak, o pani Beacie Kozaczyńskiej nie będę zbyt dużo musiał mówić, bo wszyscy państwo wiecie, że ona opisuje te tematy trudne o zamojszczyźnie, o dzieciach zamojszczyzny. Jest autorką licznych książek, badaczką tego tematu, znawczynią, ale wciąż drąży, wciąż szuka i ta wystawa, którą udało nam się pozyskać dzięki współpracy właśnie z panią doktor, z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dzisiaj jakby pokazuje na miastkę tego, na czym ona pracuje, co próbuje nam przypomnieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie wszystkich państwa. Dziękuję bardzo za magiczne przybycie. Proszę państwa, od wielu lat badam wojenne losy polskich dzieci wysiedlonych z Zamojszczyzny. Wystawa nosi tytuł Dzieci Zamojszczyzny. Historie prawdziwe. Długo zastanawiałam się, jaki nadać tytuł. Wcześniejsza moja wystawa, również też historyczna, nosiła tytuł Ocalone z transportów dzieci zamojszczyzny. I ona dotyczyła tylko wojennych losów dzieci uratowanych z transportów. Te, które dojechały do stacji docelowych w dystrykcie warszawskim, a między innymi jeden z tych transportów dotarł do Siedlec. Siedlce to moje rodzinne miasto. Historie prawdziwe. Kiedyś jeden z dzieci zamojszczyzny, pan, który jest między innymi autorem zbeletryzowanych wspomnień, opowiadał mi, że kiedy miał promocję swojej książki, opowiadał bardzo dużo, bo on był wywieziony z Uniwersytetu Lubelskiego z rodzicami. Przeszedł przez obóz przejściowy z Wierzynki, następnie krótko w Zamościu, a potem wywieziony na Majdanek i z Majdanka do Rzeszy na roboty przymusowe jako dziecko. Nie pamiętam chyba 11 lat, nie bodajże. I on mi opowiadał, że kiedy już po promocji, a dosyć długo trwała ta promocja tej jego książki, tych wspomnień zelektryzowanych, ktoś na końcu z sali wstał, jakiś mężczyzna, i mówił tak, ale że tam to świetnie wyleśnił. Więc tutaj, żeby nie było wątpliwości, na wnętrzach są prezentowane historie prawdziwe. To, co się wydarzyło, to, co jest prezentowane, wydarzyło się naprawdę. I też takie przesłanie tej wystawy, że musimy o tym pamiętać. Czas zaciera pamięć, zaciera też rany, też rany dla wielu polskich dzieci, które jeszcze żyją. Są niezabrane, dzieci przeżyły ogromną traumę, ale też dlaczego jest tak ważny ten głos polskich dzieci, bo w świadomości naszego polskiego społeczeństwa jest utrwalone to, że dzieci polskie, zamojszczyzny, to jakby symbol tragedii dzieci polskich podczas II wojny światowej. Ale czy dokładnie wiemy, dlaczego akurat dzieci zamojszczyzny, czy ci dzieci też były wysiedlane i z Pomorza, i z terenów zachodnich naszego pięknego kraju, z
Swiatkowskich, a tutaj nawet za mężczyznę. To jest ważne, że proszę Państwa, Niemcy rabowali polskie dzieci rodzicom. To się działo w obozie przejściowym w Zamościu. Rabowali dzieci podczas selekcji rasowej i albo wywozili na zauczenie. Na szczęście niewielki procent tych dzieci, więc jeździ oczywiście niewielki, ale też powiem od razu o tych dzieciach zdermalizowanych. Po zakończeniu II wojny światowej nie prowadzono w zasadzie badań, jeśli chodzi o wywożenie dzieci na zauczenie dzieci polskich za mężczyzn. Ogólnie wiadomo, że z Polski w celach germanizacyjnych wywieziono około 200 tysięcy polskich dzieci, a tylko 15% udało się z powrotem do Polski przywieźć i w ogóle odszukać na terenie, już powoli na terenie Niemiec. 15%, około 30 tysięcy z 200 tysięcy. Niewielki odsetek, a w tej liczbie 200 tysięcy było około 4,5 tysiąca polskich dzieci wysiedlonych za mężczyzn, zrabowanych rodziców, ale to też nie jest taka właściwa i pełna liczba. Być może ona jest zaniżona, tak można chyba raczej przypuszczać. A skąd ona się jeszcze wzięła, tak sobie powiem. Pracownicy polskich komitetów opiekuńczych w Zamościu i w Lublinie monitorowali ruch pociągów. Niemcy wywozili tutaj ze stacji poręczanej z Zamościa właśnie wysiedleńców, między innymi dzieci w różnych kierunkach i Polacy, pracownicy tych komitetów, oni skrzętnie notowali. Potem i w Lublinie również podobnie i udało się potem te dane zestawić i wychodzić do około 4,5 tysiąca dzieci. Te dzieci, powiem jeszcze, że ja tylko jeden przypadek znam chłopca, który już był poddany procesowi germanizacji, syn adwokata z Zamościa. Ten adwokat, on był poszukiwany przez Gestapo, a zmarła jego żona, nawet na Włoszech nie przyjechała, ale dziecko uczestniczyło w pogrzebie i to dziecko zostało zaaresztowane. I pamiętam, dopadł 11-12-letnie dziecko, chłopiec, i on został właśnie przewidziony do Rzeszy na zliczenie i potem powoli natychmiast adwokat właśnie odszukał tego swojego syna i on przybywał te syny wdowy na terenie już Niemiec. Ta wdowa nawet nie wiedziała, że jest to polskie dziecko, że ona też uczestniczy w tym procesie germanizacji, a ojciec, zeznając przed główną komisją, stwierdził, że nie ma pretensji do tej wdowy, bo uznał, że rzeczywiście jest może na wojnie świadoma, a też prawdopodobnie ten proces germanizacji tego dziecka, proces zliczenia już był mocno zaawansowany, chłopiec bardzo dobrze już uczestniczył w tym procesie. To są bardzo trudne przypadki. Trzeba też wiedzieć o tym, że jeśli te osoby jeszcze żyją, a jest prawdopodobieństwo, że żyją, bo te dzieci były małe, jeśli były transportowane, a w tym roku dokładnie mija 77. rocznica od chwili rozpoczęcia przez Niemiec akcji 7 kolonizacyjnych na Zamościnie. Więc jeśli dodamy do 77 roczek, kilka miesięcy, 2 latka, 5 lat, a nawet 10, bo jeszcze przecież seniorzy i w Polsce żyją dzieci Zamościnne. Także też temat, myślę, że chyba się już nie da tego zbadać, bo zawsze ja dostaję najwięcej chyba pytań, właśnie jeśli chodzi o organizację tych dzieci, są mężczyzny. Naprawdę jest bardzo trudno poza tym. Przecież Niemcy zacierali ślady, nie tylko ślady tych dzieci, które były wywożone na germanizację. Zresztą kiedyś widziałam indeks inną. Imiona słowiańskie, które były zupełnie zniekształcone, tak jak ja, Johan, czy jakieś inne właśnie imiona na dziewczynce. Straszne po prostu. Zacierali ślady Niemcy, do czego zmierzam. Tutaj w 1946 roku w maju odbyła się w Zamościu na terenie już wtedy byłego obozu przejściowego wizja lokalna. Zachowała się dokumentacja, proszę Państwa. Obszar kilkunastu hektarów, zupełnie pusty. Śladu nie było w 1946 roku, nawet jeszcze wcześniej, tej dokumentacji z tego roku pochodzi. Śladu nie było po obozie, nie było nawet deseczki, nawet obozie, nie było nic, co doświadczyło, że tu w ogóle były budynki, nawet drewniane, a obóz też najprawdopodobniej, bo to też nie jest jeszcze do końca ustalone, składał się z około 16 drewnianych baraków. A część tych baraków była odgrodzona drutem kolczastym od siebie,
Po co? Po to, żeby nie zmieszać Polaków, którzy już przeszli selekcję prasową. Też temat selekcji prasowej. Niewiele obozów w Polsce, tych niemieckich, działało, gdzie właśnie prowadzono selekcję pod kątem prasowym. Tutaj w tym obozie prowadzono. Te dzieci, które zakwalifikowane były na zwieńczenie, one były przywożone do Łodzi, do obozu przejściowego i tam przechodziły jeszcze szczegółowe badania antropologiczno-zdrowotne. I dopiero ewentualnie potem były dalej kwalifikowane właśnie na zwieńczenie. Obóz przejściowy w Zamościu, jeszcze muszę o tym powiedzieć, obozie, bo to co to jest ważne. Proszę Państwa, w 1982 roku, a więc już wiele lat po wojnie, Sąd Najwyższy w Warszawie uznał, że obóz przejściowy w Zamościu działał na prawach obozu koncentracyjnego w odniesieniu do dzieci do lat 14. Dzieci były, ta egzystencja ich w trudnych warunkach, przetrzymywane w tych drewnianych barakach. Podczas selekcji rasowej były w dużej mierze odłączane od rodziców, zwłaszcza od matek, odłączane. Fakt, że był przepis, rozporządzenie niemieckie, które mówiło, że dziecko do 6 miesiąca należy pozostawić przy matce, ale nie było to przestrzegane i bardzo często melenki dzieci były odrywane od matki, od piersi wręcz nawet i oddawane pod opiekę osobom starszym do tych właśnie oddzielnych baraków. Ale czasami, proszę Państwa, Niemcy zostawiali matkę przy dzieciach i też kiedy rozmawiam z dziewczynkami, od wielu lat prowadzę badania jeszcze z tymi osobami żyjącymi, to też się zastanawiamy często wspólnie, dlaczego akurat, bo bywa, że na przykład mój rozmówca był z mamą i z siostrą, tak było w wielu przypadkach też, a na przykład w sąsiedztwie matka z pięciorgiem maleńkich dzieci i matka była zabrana, tych pięcioro dzieci zostało. A ten mój rozmówca, no też wtedy miał dziecko, ja dokładnie wiem, do 40 roku urodzenia, czyli miał skończone 2 latka, siostra 3-4 lata starsza, też miała dzieci, ale dwoje, tam było pięcioro i matkę zabrano. Ja mogę tylko przypuszczać, że też Niemcy kierowali się w dużej mierze tym, czy matka nadaje się na roboty przemysłowe. Bo w obozie przejściowym Zamościu nie tylko odbywała się selekcja pod kątem rasowym, ale też pod kątem przydatności do pracy, do niewolniczej pracy w Rzeszy. I też tam w Rzeszy brakowało rąk, brakowało rąk do pracy. Niemcy, którzy początkowo pracowali w przemyśle zbrojeniowym, znaczy Niemcy, Żydzi, byli poddawani eksterminacji. Mężczyźni, Niemcy byli wywożeni, werbowani do wojska, wywożeni też na front. A kobiety, czy kobiety w rolnictwie, one sami nie dawały sobie rady. Stąd też właśnie, kiedy ludność wysiedlono do obozu przejściowego w Zamościu, już na początku grudnia, a więc tuż po kilka dni po rozpoczęciu wysiedleń, wywożono Polaków w transportach właśnie na roboty przymusowe do Rzeszy, bo tam brakowało rąk do pracy. I też trzeba mówić, że była to niewolnicza praca, ja zawsze to podkreślam. Niewolnicza praca przez 6 dni w tygodniu. Polacy mieli niemalże wszystkie prawa ograniczone, łącznie nawet z tym, że też nie mogli chodzić do kościoła w niedzielę, kiedy po niedzielę był dzień wolny, nie mogli utrzymywać kontaktów z Niemcami. No naprawdę było bardzo dużo ograniczeń. A mało tego, również na roboty przymusowe były wywożone też i dzieci. Dzieci, które pracowały w pocie czoła od rana do późnego wieczora, nie 8 godzin, ale nawet 12. Poza tym dzieci polskie są mężczyzny, te nawet nie, kilkuletnie, one były zatrudniane na przykład w fabryce amunicji i powierzano im takie prace bardzo precyzyjne ze względu na precyzyjne dłonie dziecięce. Także naprawdę tutaj dużo by można mówić i też o tej niedoli wysiedleńczej właśnie tam na Rzeszy, na tych właśnie ziemiach niemieckich, a też przecież wiele osób stamtąd nie wróciło, się nawet już nie ma śladu po grobach, tam już te osoby były przecież grzebane, chowane. Proszę Państwa, zaczęłam mówić właśnie o obozie i dlaczego ten obóz
uznano jako koncentracyjny ze względu na panujące tam skrajnie trudne warunki egzystencji, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci do lat 14. Dzieci były odłączane od matek, w większości, tak jak już mówiłam, kierowane do tych baraków drewnianych, gdzie tylko były krycze, nie było ani silników, nie było nic. Na pryczy też nie dla wszystkich starczyło miejsca, a kartą przetargową był kawałek chleba. Za kawałek chleba ci, którzy jeszcze dopiero co byli wywiezieni i mieli coś ze sobą, to jeszcze mogli coś uzyskać, jakieś nawet dobre miejsce na pryczy. Ale bywało to różnie. Dzieci nad dziećmi, dzieci katował, znęcał się nad dziećmi, zwłaszcza komendant obozu Arturzyc. Znęcał się okrutnie, był to niezwykle brutalny człowiek, który, ja dotarłam teraz niedawno do informacji, on był urodzony w 1910 roku, w 1942 miał 32 lata, młody mężczyzna. Dopiero co się ożenił i w grudniu, taka groteska, kiedy rozpoczęto wysiedlenia pod koniec listopada, a w grudniu urodziło się jemu dziecko, córeczka. Tylko że ta córeczka z żoną, one przebywały w Łodzi. Pochodził z Łodzi, miał polskie korzenie też. Niesamowicie pasił się nad dziećmi. Dzieci nie miały prawa bawić się. To było absolutnie nie do przyjęcia, żeby dzieci się bawiły. A przecież potrzeba zabawy, trzeba podstawowa do tych dzieci. Te dzieci były, chwytał za nogi i główka o główkę zabijał i też o tym mówi wielu świadków zeznanie później po wojnie. Poza tym topił dzieci w dołach chlacznych. W ogóle trudno było, ciężko było niezwykle przeżyć dzień w tym obozie, dlatego że bawić nawet wychodzi z baraku, bo za rogiem czyhała wręcz w śmierć. Porcje głodowe, żywnościowe. Czarna kawa niesłodzona i palitka chleba ciemnego, tak zwanego trociniaka na śniadanie. Obiad wydawany późną porą popołudniową. Wjeżdżają kotły na obozowy plac, możemy sobie wyobrazić. Ludność jedzie po jedzenie. W co dawano jedzenie? Co kto miał, kto dostawał właśnie tej zupy. Nazywała się to zupa, ale więźniowie po wojnie nazywają ją zupa, niby zupa, zupa trójka, zalewajka, różne są określenia, gotowana na bazie przegniętych buraków, bądź brukwi, bądź ziemniaków. Czasami można było znaleźć kawałeczek ziemniaka, ale czasami trafi się na niespodziankę w postaci kawałka końskiej szczęki, dlatego że te zupy też były gotowane na kominie, ale pochodzącej z parnych zwierząt. I też niedawno rozmawiałam z panem i pytałam jego właśnie o wyżywienie w obozie, też były więzień. I on mówi tak, nie wiedział o tym i mówi tak, wie pani co, a ja się tyle lat zastanawiałam, dlaczego z kotów wystawały tak długie kości, a to, tak jak pani mówi, przecież te zupy czasami były gotowane na kominie, nie zawsze. Głód, niezwykle ciężkie warunki i humanitarne w obozie, nie było się gdzie umyć, jak umyć, w zasadzie to też i ta woda pitna była w niewielkiej ilości, tylko dostępna. Chodziło się w tym, co się miało, w co brali rodzice podczas wysiedlenia, a też muszę powiedzieć Państwu, że na pewno Państwo też słyszeliście, tempo akcji wysiedleńczej było olbrzymie, bardzo szybko wysiedlano wioskę, nad ranem wpadano, wcześniej otaczano wioskę szczelnym kordonem i o godzinie 5-6 wpadano do domów. Dzisiaj jest to niewyobrażalne, żeby ktoś tam o godzinie 6 wszedł do domu albo wcześniej zastukał do okien, zakołatał do drzwi. Wtedy Niemcy byli panami życia, panami śmierci i niestety to był rozkaz, opuszczać dom, macie 5 minut, macie 15 minut, a urządzenie mówiło o tym, że w ciągu godziny należy ludność ewakuować, bowiem używanie jest słowa, wysiedlić tylko ewakuować. Wyobraźmy sobie, w domu 5 dzieci, ten model rodziny był zupełnie inny niż teraz mamy obecnie. 5-7 dzieci to była norma i przed wojną, i jeszcze w czasie wojny, ale jeszcze i po wojnie. I teraz rodzice mają tylko 10 minut, żeby odpowiednio ciepło ubrać dzieci. Pora w zasadzie zimowa, późna jesień, zima, mróz.
I dlatego nie wszyscy zdążyli odpowiednio ciepło ubrać dzieci. Wiele dzieci nie miało, nie wiem, miało pocików. I to te dzieci jako pierwsze już umierały w obozie przejściowym za mością. Są wspomnienia. Jeden ze świadków wspomina, że na sąsiedniej wiosce ogólność wywożono furmankami do obozu przejściowego za mością. Na sąsiedniej furmance ojciec przewoził dzieci, troje dzieci, wdać się z pierzem, bo nie zdążył ich odpowiednio ciepło ubrać. Ktoś inny, furman, wspomina, że na jego furmance ojciec skrzętnie owijał bose nóżki jakimś papierem. On jeszcze ten furman pomagał, ale też to dziecko być może też nie przeżyło. Te warunki powodowały, że wiele dzieci umierało w obozie. Codziennie wywożono, w zależności od dnia, 12, 20 dzieci. Kiedy wysiedlono wielocze, mniej więcej w połowie grudnia, to miało miejsce, do obozu przywleczono odręb. To wtedy wielocze dzieci chorowały na odręb, choroba zakaźna. I wtedy też śmierć zbierała żniwo właśnie wśród dzieci w obozie przejściowym w Zamościu. Przede wszystkim też muszę podkreślić to, że w obozie dzieci puchły z głodu i umierały. Też świadkowie, niedawno z panią rozmawiałam, która jeszcze nic nie mówiła, ona sama zaczęła pierwsza też o tym mówić. Mówi, wie pani, było tak dzieci dużo opchniętych i zaraz te dzieci umierały. Po prostu z głodu. Dzieci umierały śmiercią głodową. I to jest to męczeństwo właśnie polskich dzieci. I rabunek też, tak jak mówiłam, ale też to, że w tak tragicznych warunkach musiały przebywać oderwane od matek, od rodziców. Więcej szczęścia miały te dzieci, które miały właśnie przy sobie czasem mamy bądź babcie, bo więcej czy babci, jak pozostawiali. Pięcioro, sześcioro dzieci przekazywano pod opiekę staruszkowi, a staruszek sam, przecież starsza osoba potrzebowała mieszanką właśnie pomocy troski. Także to olbrzymia tragedia działa się za obozową bramą. I ta selekcja rasowa, o której trzeba pamiętać, że to jeden z wielu obozów na ziemiach polskich i niemieckich obozów, gdzie te selekcje przeprowadzano. Proszę Państwa, w grudniu, tak jak już mówiłam, do Rzeszy wywieziono pierwsze transporty z Polakami zakwalifikowanymi na roboty przymusowe do Rzeszy. I też w grudniu jeden z sześciu tych transportów wyjechał 7 grudnia. Najdłużej ten pierwszy transport jechał aż 3 doby. I ta ludność, wiele dzieci nawet w stanie agonalnym, ta ludność dojechała do stacji kolejowej w Pilawie, następne transporty w Sobolew i chcę jeszcze wspomnieć o Siedlcach. Do Siedlec informacje o tym, że należy przygotować kwatery i żywność dla ludności ewakuowanej z Lubelszczyzny dotarła na początku grudnia, 7 grudnia 1942. Z dużym wyprzedzeniem informowano, poczyniono oczywiście przygotowania, przygotowywano żywność, przygotowano kwatery. Jednak nie przypuszczał, że w tym transporcie, w tych wagonach będzie tak dużo dzieci i to dzieci w katastrofalnym stanie zdrowia, które wymagały natychmiastowej pomocy lekarskiej, medycznej, sanitarnej. 31 stycznia, to była niedziela, dokładnie około godziny 12, transport wjechał na stację kolejową, docelowo. Te transporty były kierowane docelowo. To nie było tak, że na przykład Rakowcy odłączyli gdzieś tam, nie wiem, dwa wagony i skierowali na przestawienie zwrotnicę i skierowali do Siedlec. Nie, zachowały się listy transportowe i te transporty właśnie były docelowo kierowane. I kiedy w Siedlcach transport się już pojawił, Niemcy skierowali go na boczny tor. Ludność czekała już z kocami, z gorącymi napojami, bo od kilku dni zresztą spodziewano się transportu. I z wagonu zaczęli wychodzić nędzni ubrani w strzępach odzieży, ludzie z przerażeniem w oczach pytali, czy my znów pójdziemy za burty. To jest fragment relacji doktora Zygmuntskiego z Montani Pankowia z Siedlec, był wtedy lekarzem miejskim. A maszynista, kolejowy Polak, który prowadził ten transport, chwycił z wagonu szmatę i rzucił pod nogi gestapowca Lila i mówi tak, to my wam służymy, a wy co robicie z naszym narodem? Gestapowiec Lil nie rozumiał, zwrócił się do
tłumaczy, co on mówi. A ów mówi tak, on jechał całą noc, jest zmęczony i głodny, stąd jego irytacja. Bill nie odpowiedział nic. To była właśnie reakcja na to, na ten problem właśnie wywożenia dzieci starszych za mężczyzn. Poza tym, proszę Państwa, jeszcze muszę wspomnieć, bo też oddzielne plaże akurat tu w bliskości są poświęcone dzieciom za mężczyzn w Warszawie. Przykład Stanisława Miłka, nieżyjący już chłopiec, on był urodzony w 1933 roku, czyli 9 lat, kiedy był wysiedlony i takie pytanie, które sobie pozwoliłam właśnie zacytować fragment jego wypowiedzi, wspomnienia. Panie doktorze, czy ja będę żył? To jest właściwie wspomnienie jego siostry. Chłopiec był wywieziony właśnie ze wsi Skomorochy na Powiecie Chrubiszowskim. W obozie przejściowym w Zamościu przybywał, następnie był wywieziony w transporcie do Mrozów. To był 6 transport w lutym skierowany 27 lutego 1943 roku. I następnie był przewieziony do szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie. I tam między innymi właśnie przeszedł dwie operacje, bardzo skomplikowane. Miał zmięte dwa żebra. I on pyta właśnie lekarza, panie doktorze, czy ja będę żył? Zacytuję, odpowiedź miał jego znaczną. Będziesz żył, Stasiu, będziesz żył. I spełniło się jego marzenie, wspomina siostra, powolutku dochodził do zdrowia i wyzdrowiał. Przykład szczęśliwego zakończenia, ale też wiele dzieci, które były wywiezione właśnie na leczenie do Warszawy, bo te najcięższe przypadki, najcięższe stanie zdrowia przewożono właśnie na leczenie do Warszawy. Wiele z tych dzieci nie udało się uratować. Też na jednej z tam